Jeżeli pobłądzili w sprawie prawdy ci, którzy twierdzili, że zmartwychwstanie już nastąpiło, bo czynili to przed czasem, zanim Bóg Ojciec powiedział, że Chrystus przyjdzie wkrótce. Jeżeli to już było czymś złym i wywracali wiarę niektórych, bo należało czekać na Boga, który jasno i wyraźnie ogłosił to poprzez swojego syna, dając wizję Janowi, to jak bardzo pobłądzili wprawdzie ci, którzy po 2000 lat twierdzą, że nadal zmartwychwstanie nie nastąpiło, kiedy Pan Jezus Chrystus zamknął wszystko w pokoleniu swoich słuchaczy. I na co czekali wszyscy apostołowie i ci, którzy im uwierzyli, bo apostołowie poprzez Ducha Świętego głosili im tę prawdę. Jakże bardzo pobłądzili wprawdzie ci, którzy dzisiaj sieją niewiarę, wywracają wiarę innych i każą wierzyć sobie zamiast Bogu. Jest to wypieranie się wszystkiego, o czym mówił Chrystus, Jego apostołowie i Duch Święty. Jeżeli ktoś świadomie odrzuca tak ważne zbawienie, które już dotarło nawet do pogan, bo od niemal 2000 lat to, co obserwujemy, jest zbawianie pogan. Poganie nie mogli być zbawiani bez zbawienia ostatka Izraela. Jeżeli poganie są zbawiani, a ostatek Izraela nie jest nigdy zbawiony, czy nie był nigdy zbawiony, to zobaczcie, jaki to jest wielki błąd w rozumieniu tego, o czym tak naprawdę chociażby pisał apostoł Paweł. W liście do Efezjan, w liście do Kolosan. To jest po prostu nie do pomyślenia, żeby przełaczać tak ważne doktryny, o których uczył apostoł dla pogan i nadal ich nie rozumieć. Żyjemy w erze mesjańskiej, a nie w Starym Przymierzu. Mam nadzieję, że coraz więcej ludzi zrozumie, że mówienie o tym, że istnieje Nowe Przymierze, jest mówieniem o tym, że stare niebo i ziemia już przeminęły. Życzę wszystkim miłego wieczoru. Do zobaczenia następnym razem.